Cześć, witajcie. Cześć, mamy na wiosnę znowu klęskę urodzaju, kolejny tydzień, kolejny wysyp smartfonów, bo dlaczego rozłożyć premiery w dłuższym okresie, skoro można wszystkim przywalić po prostu natychmiast na wiosnę? Oni się chyba wszyscy zmówili, szczególnie chińskie firmy, żeby zrobić premiery w ostatnim tygodniu marca. Ja mam inną propozycję, kurczę, w przyszłym roku zróbcie wszystkie premiery jednego dnia. Zacznijcie tam 7 rano naszego czasu, skończymy koło 20 myślę i będzie z głowy. Jeden ciężki dzień i już, no i pozamiatane. A tak na poważnie, nie wiem jak ty, ale nie zdarzyło się, żebym ja w tym tygodniu siedział 8 godzin w pracy po prostu. No, nie zdarzyło się. Ja mam już naprawdę potąd, a najbardziej wiecie, co mnie wkurza? Nuda. Serio. Te telefony są nudne. Przykro mi to mówić, drodzy producenci, ale tak jest moje zdanie. Zero innowacji, naprawdę. Okej, dobra, tu jest lepszy aparat dołożony. Tu może dali świetny wyświetlacz, dołożyli wiatraczek chłodzący. No super, ale to jest tylko to samo. No. Słuchajcie, gdyby przypadkiem słuchał nas ktoś z polskiej agencji, bo możliwe, że zawodowo nas ktoś słucha, nie sądzę, żeby oglądał, ale może ktoś słucha. Wytłumaczcie może swoim Chińczykom, że kurde, może warto by było porozkładać te premiery. W momencie, kiedy jest kupa smartfonów rzuconych na kupę, jeszcze to nikt nie rozpozna waszego smartfona jednego czy drugiego. Nikt ich nie rozróżni od siebie, bo one są wszystkie takie same. Po co? Po co w ten sposób? A propos po co? Właśnie, to może zaczniemy od po co. Ja myślę, że polskie oddziały mają zerowy wpływ na chińskie... Nie, słuchaj. Jakiś wpływ mieć muszą, dlatego że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na przykład, że polskie agencje w coraz lepszy sposób obsługują dziennikarzy. Tak. To jest, słuchajcie, coś niesamowitego. Do tej pory o wszystko trzeba było żebrać. W tej chwili może ze względu częściowo na konkurencję na polskim rynku, a może dlatego, że ludzie się uczą zwyczajnie tego, co robią. Mamy po prostu materiały zazwyczaj na premierę albo nawet chwilę przed premierą. Co prawda to nie jest jeszcze poziom, powiedzmy, naszych kolegów z zagranicy, którzy dostają na przykład telefon do recenzji pod embargiem na 2-3 tygodnie przed premierą, tak? I wypisują recenzję na premierę po prostu, jest gotowa recenzja. No albo, nie wiem, nie sądzę, żeby ktoś robił recenzję w 2-3 dni, bo znam co prawda takich magików. Ale są tacy, są, u nas też recenzja. No. Jakieś widziałem na premierze, jak chłopaki w dniu premiery wypowiadają się na temat wydajności baterii, możliwości akumulatora, tak, ile trzyma, że 5 dni trzyma i w ogóle tam. No. Przed laty oczywiście to było, ale do tej pory to pamiętam jako przykład tego, jak nie należy robić recenzji. Ale właśnie, jak już powiedziałeś o po co, to może powiedzmy po co pokazało dwa telefony. Nie wiem, po co pokazało te telefony, ale są takie nawet. Mowa o po co i... Są no, dwa modele, Poco F3 i X3 Pro. Jo. W zasadzie oba dosyć to, fajne. Może zaczniemy od F3, bo to taki kontynuator serii, co to robiła dużą karierę w Polsce. To jest ten flagship killer i w ogóle, i wiecie co? Tak jak patrzę na tą specyfikację i ceny, to rzeczywiście nadal to jest... w pewnym stopniu kontynuator tej tradycji, bo jest to rzecz opłacalna dosyć. Bo, moi drodzy, za 1599 albo 1799, zależnie od tego, jaką pamięć wybierzemy, dostaniecie AMOLEDowy ekran Full HD 6,67 cala z odświeżaniem 120 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 870, baterię 4520 z ładowaniem 33-watowym i do tego 20-megowy aparat selfie. No i styl standardzik 48,8 szeroki i 5 do makro, a pamięci do wyboru są 6128 albo 8256, stąd dwie ceny. I uwaga, są to pamięci DDR5, jeżeli chodzi o RAM i UFS 3.1, pamięć wewnętrzna, czyli to są te, jak to się mówi, te wzmocnione, jak to mawiają chłopaki z branży motoryzacyjnej. Także telefon jest po co. Znaczy ja ich chętnie pochwalę, głównie ze względu na to, że no kurczę, procesor z najszybszym zegarem na rynku w zasadzie w tej klasie. Poza tym
poza tym, no, na przykład ładowanie 33 W i ładowarka 33 W w zestawie, co też coraz rzadziej się ostatnio. Ja powiedziałem, że ładowarka jest w zestawie, no kurde, i pokrowiec. Ładowarka jest w zestawie i to taka, jakie jest szybkie ładowanie, także jest dopasowana elegancko do, mówią, do tego. Można? No można. Sam smartfon wygląda niebrzydko, oni z tyłu zastosowali design aparatu, taki, który teraz będziemy widywali prawdopodobnie coraz częściej. Dwa powiększone optycznie obiektywy, nie mylić z powiększeniem optycznym, nie, one są zrobione tak, żeby wyglądały na większe niż są rzeczywiście. I coraz więcej producentów będzie nam tak fundowało te aparaty fotograficzne, żeby one wyglądały wizualnie na większe. Przy czym tutaj ja wiem, że w tej klasie trudno się było spodziewać, bo to nadal jest mimo wszystko ta klasa, która ma być bardziej ekonomiczna, nawet jeżeli oferuje fajne bebechy. Zabrakło teleobiektywu. Znaczy w zasadzie jest teleobiektyw, no jest, tylko to jest coś, co w tej chwili producenci to jest też taki chwyt marketingowy, że się robi jeden aparat, który się nazywa jednocześnie tele i makro. To w zasadzie jest aparat do makro. Jest to jak najbardziej obiektyw tele, tylko że on ma autofokus na tym odcinku 4 cm łapany, tak? Mhm. W związku z tym, no ale ale to nie jest obiektyw tele. To znaczy, on nie jest tele w takim znaczeniu, że nie robi zdjęć tele z bardzo fajnym powiększeniem. No nie jest, po prostu nie jest. Jakby go nazywać, mimo tego, że optycznie, no można się upierać, że to jest teleobiektyw, to w praktyce smartfonowej to nie jest obiektyw, który pozwala na przykład na zbliżenia, tak? Takie no nie. Ale to, kurczę, mamy tych premier groma i ciut. Może zamiast dyskutować z semantyką marketingowców, przejdźmy do kolejnego modelu. Ceny byś podał może? Masz ceny? Podałem ceny, mój drogi, na samym początku podawki. 1600 i 1800 bez złotówki za Poco F3. Ja się wyłączam, jak słyszę rozmowę o pieniądzach, to pewnie dlatego nie słyszałem. To wiesz co, to może od razu powiemy o tańszym modelu. To jest Poco X3 Pro, który będzie kosztował 1099 albo 1299 złotych. Oczywiście odpowiednio za wersję z pamięcią 6 plus 128 albo 8 plus 256. Z tym, że niestety tu już mamy RAM 4X, ale no nadal UFS 3.1. Czyli powiedzmy tu mamy ten RAM trochę wolniejszy, ale no też nie dramatyzujmy. Mamy Snapdragon 860, mamy, słuchajcie, baterię 5160 i znowu z ładowarką 33-watową. Mamy znowu 20-megowy aparat do selfie, a z tyłu mamy aż 4 aparaty, chociaż tak naprawdę 2, bo mamy standardowy dla średniaków zestaw. 48 główna, 8 szeroka matryca i 2 dwójeczki do oczywiście makro i do rozmywania tła. Czy o czymś wam nie powiedziałem? Chyba o wyświetlaczu nie powiedziałem, bo w sumie zapomniałem powiedzieć o wyświetlaczu. Znaczy jest identyczny jak w F3, jest 667 z Full HD+, ale IP. Corning Gorilla Glass na przodzie. Tak, i też odświeżanie 120 Hz, ale ekran jest IPS, nie AMOLED, także no to jest też taka, powiedzmy, różnica. I tutaj trzeba ich pochwalić za to, że no pozostali konsekwentni w przypadku designu przy tej premierze. Z przodu przynajmniej jest ten aparacik. Nie ma notcha paskudnego, jest dziurka, która rzeczywiście trochę bardziej ginie. To nie są dziurki duże na przedni aparat, także mogą być. I tutaj jest inny design tylnego aparatu, ten bardziej jakby znany, ten zrobiony niby na planie koła, ale taki w podłużnym prostokącie umieszczone 3 obiektywy z lampą błyskową, rozmieszczone symetrycznie, także przyjemne w miarę do oka, trochę wystaje ponad obudowę niestety. Mnie to się kojarzy ze znakiem zakaz wjazdu, ale to no taki układ, kółko i poziomanie. Znaczy, mnie się akurat ten układ stosunkowo mniej podoba od tego, który jest w F3. Wygląda jakby mniej sensownie, poza tym nie wiem. No nie, ale jest jakiś, no, jest charakterystyczny. Jest jakiś i jak już mówimy o tym, że jest jakiś design, to ja bym na chwilę wspomniał o telefonie, który w zasadzie chyba w Polsce nikogo, bo nie będzie w ogóle chyba na razie przynajmniej w oficjalnej dystrybucji w Polsce, mianowicie Honor V40 Lite 5G. Ten telefon ma design jakiś. Ja, kurczę, daleki jestem od powiedzenia, że to mi się podoba, ale to jest jakieś. I to jest, słuchajcie, zwiastun nowego designu Huawei, który ma trafić też podobno, podkreślam, do modeli serii P.
Chodzi o... Znaczy, masz na myśli też ten powiększony optycznie aparat z tyłu, tak? Z tym, że tu jeszcze będzie specyficzny kształt ramki, bo nie będzie ona prostokątna, tylko będzie taki rozciągnięty owal jakby z prostymi bokami. No i tutaj akurat w przypadku tego Honora mamy wkomponowany jeden wizualnie powiększony obiektyw. No i pozostałe trzy wraz z diodką są już rozmieszczone tradycyjnie. W serii P będzie to wyglądało podobno trochę inaczej. Z ciekawostek jeszcze tak zwróciłem uwagę akurat w tym Honorze, bardzo niebanalnie ma na przykład położony grill głośnika słuchawkowego, bo nie jest on nad wyświetlaczem, tylko jest jakby na brzegu już metalowej ramki telefonu, bo rameczkę ten telefon ma z tego co widzę metalową. Oczywiście nie doczytałem na stronie producenta, takiej informacji nie widziałem, ale tak to wygląda przynajmniej na renderach, bo się ładnie błyszczy, gdzieś tam się mignął mi paseczek antenowy, więc to raczej jest metalowy. A sam telefon... Nie dostaną, niestety jacka 3,5 mm, a tak poza tym no, specyfikacja taka, do której i Honor i Huawei w zasadzie przyzwyczaiły, tak? Jest Dimensity 800U, który obsłuży 5G, jest wyświetlacz OLED-owy 6,57 Full HD pracujący przy 90 Hz. Są pamięci całkiem sensowne, bo jest 128 i 256 flesza, a nie mam ile ramu. 8 ramu, Jacku. Z ciekawostek jeszcze, bo to też jest taka osobliwość tego telefonu, bateria ma tylko 3800 mAh. Bardzo mało jak na obecne standardy, ale za to telefon ma ładowanie z mocą 66 W. Czyli coś za coś. Dostajemy mniejszą baterię, ale za to szybsze ładowanie. Czyli to jest telefon dla tych, co mają okazję w ciągu dnia sobie telefon parę razy podładować i wtedy w zasadzie ta bateria mi się nigdy nie... Mnie się ten pomysł producentów nie podoba. Nie pamiętam, jak było w Poco, o których mówiliśmy przed momentem, czy to też było zrobione w ten sposób. W każdym razie Chińczycy coraz częściej mają tendencję do tego, że im lepszy model technologicznie, im bardziej zaawansowany, im droższy, tym ma mniejszą baterię. To jest dosyć zadziwiające. Znaczy, wiesz, wyższe ładowanie, ale mniejszą baterię. Ja tu widzę takie wytłumaczenie, bo zwykle wtedy się chwalą smukłością telefonu też. Więc może po prostu chodzi o to, że w obudowie jest mało miejsca na większą baterię i tyle. No, większy akumulator zawsze musi zająć trochę więcej miejsca w obudowie. No a tu trzeba resztę bebechów zmienić. Jakoś to tłumaczenie, kurczę, chyba do mnie nie trafia. No okej. Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, małe baterie mają także te gamingowe dwa smartfony, które się pojawiły w zeszłym tygodniu. Może o nich powiedz. Czyli Xiaomi Black Shark 4 i Black Shark 4 Pro z bateriami 4,5 tysiąca mAh. Tak, jak na taki wypas, no bo 4,5 nie jest mało, ale posłuchajcie, jaki to jest wypas, te telefony. Mają, moi drodzy, AMOLED-owe ekrany o przekątnych 6,67 cala Full HD, ale odświeżane z częstotliwością 144 Hz, a do tego jeszcze panel dotykowy to ma aż 720 Hz odświeżany. Do tego jasność do 1300 nitów, czyli naprawdę... Znaczy, przepraszam Cię bardzo, ja tylko uściśla, Adam mówi o częstotliwości próbkowania dotyku, czyli to jak odświeżania panelu szybko dotyku. Jest odświeżanie, jakby Wasz dotyk wyłapywany na wyświetlaczu. Do tego oczywiście NFC, głośniki stereo, chowane dodatkowe gamingowe klawisze na bokach. No i co najważniejsze, powód, dla którego być może ta bateria jest taka mała. Ładowanie z mocą 120 W. No kurczę, ja sobie wyobrażam, jak ta ładowarka wygląda i jaki tam do tego jest kabelek. Jak to się fajnie nagrzewa. Ale dobra, może będzie okazja wypróbować, to Wam o tym powiem. Co ma model, bo mamy dwa modele. Co ma ten model bazowy, czyli Black Shark 4? Ma Snapdragon 870, pamięci DDR5, jeżeli chodzi o RAM UFS 3.1, jeżeli chodzi o flesza. Ma potrójny aparat z główną matrycą 48, piątką do makro i ósemką do szerokiego kąta. Ma 20... Nie są to smartfony fotograficzne w każdym razie, ani jedna, ani drugi. I 20-megowy aparat do selfie. Z kolei w Black Sharku 4 Pro znajdziemy już Snapdragona 888, czyli topowy procek, jeszcze szybszą pamięć RAM, jeszcze szybszą niż w tym bazowym, bo tu mamy taktowanie 6,4. Czyli już naprawdę wysokie. I do tego jeszcze mamy ciekawy nośnik pamięci. Ja mówię, próbowałem doczytać, o co chodzi, ale oni wyraźnie podają, jest UFS 3.1 i SSD.
W jaki sposób to jest podzielone, nie mam pojęcia. Bo wiesz co, jest oddzielna pamięć SSD, dlatego, znaczy przynajmniej z tego, co się zorientowałem, czytając chińskie tłumaczenie, że ona funkcjonuje w dwóch jakby funkcjach. Po pierwsze, może służyć jako RAM dysk, tak, czyli jakby no. Powiększać nam RAM zależy, na tle, że najwyraźniej to jest możliwe, albo ewentualnie powiększać pamięć fleszową na takiej zasadzie, że ale to też jako tą pamięć taką chyba podręczną, szybszą, która będzie jeszcze szybsza niż normalna UFS fleszowa. Coraz częściej. Znaczy nie wiem, czy szybsza, ale no tak. Chyba po coś to zrobiono, musi być szybsza. Coraz częściej spotykamy takie rozwiązanie, że część pamięci flash jest wykorzystywana, zależnie od potrzeb, w roli RAMu. Skoro tu zdecydowano się na SSD, no to znaczy, że to SSD jednak jest szybsze niż ten flash, który mamy w telefonie i ten RAM będzie częściowo tam przerzucany i to wiesz będzie co? Chyba podstawa. Nie jestem przekonany, czy jest szybsze. Nie wiem, no musi być, bo to protokoły... nie wiem, powodu innego. Po co by to mieli dodawać? To mogli dodać większy flash, nie? Bo fajnie wygląda, no mogli dać większy flash, może to SSD było w jakiś sposób tańsze. No, fizycznie to się w zasadzie nie różni, to jest kość tak czy inaczej właśnie, prawdopodobnie ale wsadzona w związku z tym. I ja nie widzę sposobu, żeby ona pracowała szybciej, powiem szczerze, od pamięci. Okej, ja też może tutaj nie ma takiej możliwości fizycznie chyba. Wydaje mi się. Poza oczywiście tematem marketingowym, bo to fajnie może się sprzedawać, chociaż nie sądzę, żeby to była akurat taka dźwignia, na którą decydowano by się, żeby ten telefon powiedzmy ciągnąć marketingowo. Jakieś powody mieli, żeby tą pamięć zastosować. Może chodzi właśnie o to, co wspomniałeś, problemy na przykład z dostępnością większych fleszy, może właśnie prędkość, może energooszczędność. Znaczy, wiesz co, ja bym chciał uniknąć tego, że ktoś się będzie spodziewał po tym SSD więcej niż mu da. My chętnie wrócimy do tematu, jeżeli Chińczycy ujawnią jakieś dalsze szczegóły dotyczące tej pamięci SSD. Natomiast w tej chwili ja bym ostrożnie podchodził bardzo do tego, do tej spekulacji Adama, że coś jest szybciej. Nie sądzę, jest więcej, jest większa pojemność. Natomiast ja bym raczej szedł w tę stronę, że raczej szybciej nie będzie. Tak, dlatego podkreślmy, ja tylko podejrzewam, nie stwierdzam, podejrzewam. Jeżeli chodzi o ceny, moi drodzy, no to nie wiem, czy Was specjalnie te ceny będą, bo to są ceny na rynek chiński, ja tylko może powiem, że najtańszy model kosztuje w przeliczeniu niecałe 1500 zł, najdroższy niecałe 2700. Szczegółowy wykaz cen i wersji pamięciowych macie w newsie podlinkowany, bo ich jest trochę niestety. My nie bagatelizujemy wcale, to znaczy my sobie zdajemy sprawę z tego, że bardzo wielu polskich użytkowników kupuje w Chinach smartfony. To lepiej jak sobie przeczytacie, bo macie to przed oczami. Po prostu myślę, że dla Was będzie wygodniej, a my możemy skrócić naszą gadkę, bo naprawdę premier mamy od groma. Ja bym już Słuchaj, ja tylko jeszcze wspomnę, dlatego że wydaje mi się to ważne, że mówię o tym, że kupujemy w Chinach smartfony, tym bardziej jakby dodatkowo w tym kontekście, bo oba te smartfony jak najbardziej obsługują częstotliwości, które u nas funkcjonują. W związku z tym bardzo możliwe, że one jednak trafią, przynajmniej jeden z nich na rynek globalny jakiś bardziej. Tu masz rację, faktycznie może to mieć sens. Tak patrzę, czy jeszcze mamy coś ciekawego od Xiaomi. Wiecie co? Nie. Z rzeczy trochę mniej ciekawych seria Redmi Note zagościła w Polsce. Znamy już ceny, wiemy, które modele będą i w jakich wersjach pamięciowych. I znowu odsyłam Was do newsa, bo tam macie to wszystko zebrane i nic nie pokręcimy. Wy sobie przeczytacie na spokojnie. To znaczy myśmy o nich mówili po prostu już, tak? Przy premierze globalnej. Także to nie jest to, że unikamy tematu. Nie, po prostu już mówiliśmy o tych smartfonach. Wręcz testujemy tą dziesiątkę. Załączyłem też w dole, podlinkowałem w opisie filmik z pierwszymi wrażeniami, także możecie sobie wszystko tam zobaczyć. Ceny, podkreślam jeszcze raz, podlinkowanym poniżej naszego filmu artykule. I w zasadzie tyle. Bo po prostu niestety czas nas goni, a nie chcemy Was trzymać zbyt długo przed ekranami, żebyście nam tutaj się nie pospali. Dwa razy Oppo Reno. Reno 5 Lite i Reno 5Z. Zacznijmy sobie może od tego słabszego chyba troszeczkę, chociaż jak tak patrzę na nie, to one są bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o zaawansowanie techniczne. Zacznijmy może od 5 Lite, jeżeli nie masz nic przeciwko. Ależ
To opowiadaj. Helio P95 w obudowie 128 flesza 6 albo 8 giga pamięci RAM. Do tego bateryjka 4310 mAh, czyli nie największa. AMOLEDowy wyświetlacz 6,43 cala, pracujący w Full HD i przy 60 Hz. Aparaty fotograficzne z tyłu 48 plus 8 szerokokątna plus 2 i plus 2. Wiadomo do czego, z przodu 32 megapiksele w portretowy. Pamięci LPDDR4 i UFS 2.1, czyli nic genialnego od standard, do którego nas przyzwyczaili producenci w tej chwili. To chyba tyle. No i tyle. No i cena w Polsce. Model Lite kosztuje w Polsce 1599 zł. Ten drugi model, Renault 5Z, jest w zasadzie trochę podobny, pod wieloma względami wręcz identyczny, ale po kolei. W środku ma Dimensity 800U, ma AMOLEDowy ekran 6,43 cala, oczywiście Full HD, ma 8 GB RAM-u, 128 GB flesza, ma NFC, gniazdko na kartę microSD, aparat do selfie 16-megapikselowy, a na tyle... Z tyłu identycznie. Dokładnie tak samo, 48,82 i bateria 4310. Czyli też taka sama. Z mocą 30 W, czyli tak samo, ale cena 1799. No i jeszcze dla porządku wspomnę, że wjechał też do Polski przy tej okazji Oppo Reno 5 5G. Model już nam dobrze znany z rynku chińskiego. No i znowu, mówię Wam tylko dzisiaj, że on kosztuje 1999 zł, a w opisie macie podlinkowane pierwsze wrażenia tego telefonu, bo też go już mam i też go już męczę i też się nim już bawię. Także... Realme pokazało jeden model globalnie i pokazało w Realme 8 Pro i to było globalnie i Jola trochę zdziwiona się dowiedziała ode mnie wieczorem, że jednak pokazali dwa telefony, bo ja oglądałem premierę indyjską również. A na premierze indyjskiej pojawił się numer model podstawowy, czyli Realme 8. Powiedzmy najpierw o tym Pro, dlatego że on będzie bardziej interesujący dla naszych użytkowników. Tam siedzi w środku Qualcomm Snapdragon 720G. Smartfon ma Super AMOLED 6,4 cala, pracującego w Full HD i przy 60 Hz. Pamięci 128, 6, 8 RAM-u i aparaty fotograficzne, które chyba najbardziej ucieszą tych, którzy lubią robić zdjęcia, chociaż też kurczę nie do końca, bo ja czuję pewien niesmak, bo znowu tyle obiektywu nie ma. No to główny obiektyw ma 108 megapikseli matrycę. No, można sobie wyciąć z tego dużego obrazka. Tak. Oni nawet oferują ten rodzaj powiększenia, tylko tak. Ten jakby rodzaj powiększenia, który polega po prostu nazywają... na wycięciu mniejszego zdjęcia z dużego zdjęcia. Ja już się nawet, słuchaj, spotkałem, ja nie będę, że tak powiem, mówił, nie będę wkopywał, ale jeden z producentów nazwał to zoomem optycznym, wiesz? W komunikacji na stronie tam, w tym, wiesz, marketingowym pierdu. Ja tak czytam. Nie. Tak patrzę. Gdzie, jaki zoom? Bo jest krop ze 108-megowej matrycy, jak wytniemy sobie 12, no tak naprawdę to będzie bezstratny zoom, nie? Prawda? Masz identyczną jakość zdjęcia, jak przy 108. Nie traci wyrazistości zdjęcia, ono będzie mniejsze rozmiar. Mniejsze. I tyle. Ale nazwanie tego optycznym zoomem, to kurde, to tak jak ja bym siebie teraz nazwał kudłaczem, bo coś mi tutaj rośnie na dole. To znaczy, słuchajcie, nie jedziemy po producencie, dlatego że producent komunikuje i normalnie w prasowych komunikatach, i w specyfikacjach, komunikują to nazwą zoomu swojego własnego, nikt tego nie nazywa optycznym na szczęście. Natomiast do waszej wiadomości, na pewno jest 20-krotny zoom cyfrowy, czyli sobie tam można jechać do 120 razy. Nie 120, tylko 20-krotny. 8-megowa matryca. Czyli można sobie jechać do 20 razy, przez to 108 mi się przetarł. Natomiast jeżeli chodzi o zoom bezstratny, to jest po prostu kawałek, mniejsze zdjęcie wycięte z dużego zdjęcia i na takiej zasadzie dokładnie. To jest zoomowane. Tylko wtedy musicie zrobić, przełączyć, bo defaultowo, standardowo aparat robi zdjęcia małe. Musicie dopiero w menu przełączyć sobie na pełną rozdziałkę 108 mega, wtedy zrobienie takiego zdjęcia trwa chwilkę,
Czyli odradzam robienie jakichś bardzo dynamicznych ujęć w tym momencie, bo pewną chwilkę ten aparacik jednak zapisuje i wtedy dopiero... Mały, on pewnie 27 megapikseli robi po prostu. Tak, zdjęcie. Ale moim zdaniem po prostu zróbcie sobie jedno 108-megowe zdjęcie, a kropa to sobie ewentualnie zrzućcie na komputer i sobie na komputerze wytniecie, myślę... To znaczy, wiesz co, oni na premierze... Oni na premierze tłumaczyli, że ten krop jest robiony w sposób specjalny, to znaczy nie jest to tylko wycinek zdjęcia robiony, ale jest to dodatkowo obrabiane przez oprogramowanie. Nie mam pojęcia, ile w tym jest prawdy. Pokazywali oczywiście zdjęcia porównawcze, ale na premierze to nie daje się, trzeba samemu zrobić. Natomiast upierają się, że jest to dodatkowo jeszcze software'owo obrabiane, żeby ta jakość była lepsza niż przy wycinaniu tego samego wycinka z dużego zdjęcia 108 megapikseli przez użytkownika. Dlatego jeżeli ktokolwiek z Was będzie miał to 8 Pro, to ja bym polecił zrobić eksperyment. Z jednej strony ustawcie sobie, nie wiem, na statywie, na jakiejś cegle, na czymś smartfona i pstryknijcie zdjęcie 108 megapikseli, a później kliknijcie to 1/4, czyli tą domyślną prawdopodobnie rozdzielczością, czyli w okolicy tam 27 megapikseli i zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Czy uda się wyciąć po prostu z tego zdjęcia dużego taki kawałek, jaki będzie na tym powiększeniu, które zaoferuje Wam software. No, po prostu. Dzięki temu będzie można coś zobaczyć. No, wróćmy już do samego telefonu. Mamy jeszcze tutaj Super AMOLED-a 6,4 cala, bo nie wiem, czy Jacek zdążyłeś już o tym powiedzieć. Dosyć jasnego, bo do 1000 nitów. Oczywiście Full HD. Jest czytnik papilarny w ekranie, pod ekranem, dokładniej mówiąc. O procku powiedziałeś. Bateria 4500, znowu nie jakaś tam ogromna, ale za to ładowanie 50-watowe. Podobno w 47 minut. Tak, przy czym ładowarkę dodają z kolei 65-watową, czyli jest większa ładowarka, większej mocy ładowarka niż ładowarka. Jak ktoś ma jeszcze drugi smartfon mocniejszy, chociaż no nie sądzę, bo wtedy nie kupuje Realme jako stać na mocniejsze smartfony i dwa smartfony, nie? No może jego żona ma na przykład. No tutaj mówię, tutaj mi brakuje w zasadzie teleobiektywu. Nie wiem, czy będzie jakiś 8 Pro Plus jeszcze, czy nie. Szkoda, że nie ma teleobiektywu. Wiesz co, ale tak... Kurczę, przy każdym telefonie mówisz, że brakuje ci teleobiektywu. No przykro mi strasznie, wiesz, tutaj to jest fanaberia, dlatego że umówmy się, że pomimo tego aparatu to nie jest telefon z najwyższej półki, no to jest średnia półka ze Snapdragonem 720. Właśnie, no bo ten nie podaliśmy. W związku z tym, no właśnie. Właśnie, tylko przeliczcie sobie, bo widzę, że tutaj tekst Jola popełniała, a Jola nie przeliczyła niestety. 279 albo 299 euro. Ile będzie u nas, nie wiemy, ale parzy ją mówili. Za moment powinny być już polskie ceny, no. Niedługo, no i w każdym razie. Właśnie. Ale tu już Jola przeliczyła, bo w przypadku Realme 8, czyli tej podstawki, która się pojawiła w Indiach, o której Jacek mówił na początku, no to w zasadzie ten telefon jest bardzo podobny, ale ma słabszy aparat główny, bo ma 64 mega. Znaczy ma procesor gorszy, bo on ma Mediateka, słuchaj, w G95. A no dobrze, no to już Jacek powiedział o procesorze. Fakt, Helio G95, ekran w zasadzie to samo, też 1000 nitów, Full HD, AMOLED i tak dalej. Bateria większa, 5000, ale za to wolniej się ładuje, bo 30 W tylko ma ładowanie. I na razie ten telefon jest w Indiach. No i tu akurat szczęśliwie Joli się udało przeliczyć ceny z indyjskich rupii. Model 4128, którego nie polecam ze względu na zbyt mały RAM, wychodzi 808 zł. 6128, czyli już sensowniej 862. I najsensowniejszy 8128 to jest 916 zł. Czyli u nas by pewnie tak koło 1100 ten telefon finalnie wyszedł, o ile do nas oczywiście zawita. Ta indyjska premiera była rzeczywiście przebojowa dosyć, bo poza jakby cenami, które zostały podane i które są według mnie ustawione jak na Indie, na rzeczywiście bardzo dobrym poziomie,
to do tego jeszcze w okresie promocyjnym tam w wybranych sklepach one są w sprzedaży taniej, w związku z tym no jakby dodatkowy impuls jest do tego, żeby ci, którzy kupują te telefony ze średniej półki, rzeczywiście się nimi zainteresowali. To niestety wtedy trzeba się udać do Indii albo sobie szukać gdzieś na indyjskich stronach i sprowadzać. Może Hindusi. To znaczy, jeżeli chodzi o 8, bo 8 Pro będzie, no tak, będzie Pro w Polsce sprzedaży. Będzie u nas polski, tak, już jest w europejskiej dystrybucji, w polskiej na pewno też będzie, więc nie, w sumie ja bym został przy tym Pro. No. Tak jest, że tak powiem. Mnie się też zdaje, że to jest lepsze wyjście. Jedyna rzecz, której troszeczkę żałuję, to to, że w polskiej dystrybucji prawdopodobnie nie będzie tego, kurczę, ten kolor jest seledynowo-żółty. Jest po prostu taki po oczach walący bardzo mocno. Trochę żałuję, że tego nie będzie, bo przyciąga wzrok i rzeczywiście przyciąga uwagę. Na pewno by się w polskim użytkownikom, niektórym przynajmniej, spodobał. Ojej! A nie, dobrze, bo mi się wydawało, że przeoczyliśmy i Vivo iQOO. Vivo iQOO wypuściło w tym tygodniu aż 2 modele. iQOO to jest taka, nazwijmy to może nieco gamingowa submarka Vivo i pojawiły się, słuchajcie, 2 telefony. U3X. W zeszłym tygodniu Adam też mówił, że one są gamingowe. Pamiętam. No, one są gamingowe, budżetowo gamingowe i drugi nazywa się Z3. No, gamingowość tych telefonów polega chyba przede wszystkim na tym, że mają jakieś tam dodatkowe układy chłodzenia, bo tak w sumie nie mają żadnych dodatkowych przycisków. Ten jeden ma nawet ekran LCD, ale po kolei. Teraz się, uwaga. Adaś, kurde, ja spadnę zaraz pod stół. Wyobraź sobie gamingowego smartfona ze Snapdragonem 480. No. No i zepsułeś mi cały suspens. Właśnie chciałem powiedzieć o gamingowym modelu 3X, który ma procesor Snapdragon 480 i ekran LCD. Do tego jeszcze. No ludzie. I pamięć, najniższa pamięć to jest 428 w tym telefonie. Albo tak, wiesz, za to odświeżanie ma 90. Ten gaming tutaj aż bije po oczach z tego telefonu. Odświeżanie właśnie 90 Hz może być, bateria 5000 i ładowanie znowu takie mocno gamingowe, całe 18 W. Porażonym jestem po prostu tym. Do tego super aparaty, 8 mega do selfie, a z tyłu mamy rozbudowany aparat z główną matrycą 13 megapikseli i matrycą pomocniczą 2 mega. Na szczęście ten model w topowej wersji z pamięcią 8 plus 128, czyli jedyny, który według mnie w ogóle ma sens, kosztuje w przeliczeniu na nasze jakieś 895 zł. Czyli jeszcze się łapie poniżej 1000, ale nadal nie jestem pewien, czy w ogóle można taki telefon polecać. No. Wiecie, Adam jedzie po tym telefonie, dlatego że jedzie jakby pod pierwotny zamysł, czyli telefonu gamingowego, to nie jest telefon gamingowy. No nie jest, nie jest. Jeżeli jakby traktować go jako zwykłego smartfona z nisko-średniej półki, no tak, to on w zasadzie zrobi robotę, pod warunkiem, że się oczywiście nie kupi tego najniższego wariantu z 4 giga RAM-u. No można kupić 6, można kupić 8. 6 wystarczy na moment dosłownie w tej chwili. Tak. A poza tym, wiesz, no, ludzie w tej cenie dostają, no tak, Snapdragona 480, to prawda, można by było troszeczkę lepszy procesor, ale dostają za to odświeżanie 90 Hz, tak, które teraz jest kultowe po prostu. To teraz, wiecie co, i ty, Jacku, i wy, drodzy widzowie, popatrzcie sobie, jest taki model Vivo Y31S, który w zasadzie oferuje prawie, że to samo, tam są minimalne różnice. No to po co oni tego iQOO wypuścili, skoro już coś takiego oferują? Trzeba było ciągnąć tego Y-ka i wtedy byśmy się nawet nie pytali z niego. No. U3X chyba jest planowany tylko na Chiny, on chyba nigdzie więcej nie pójdzie poza Dalekim Wschodem. Tak mi się zdaje. Tak. A wiesz, jeżeli chodzi o klonowanie i mnożenie wersji, no to producenci mają różne powody. Poza regionalizacją są jeszcze wersje osobne dla operatorów, również chińskich. Są wersje, które mają się na przykład nazywać inaczej, a wyglądają tak samo, albo z bardzo podobną specyfikacją, produkowane na różne rynki z różnymi nazwami. No tak jest, zjadujemy w tym tyle czasu, że to użytkownicy mogą się dziwić i to jak najbardziej to zdziwienie będzie uzasadnione, że tak robią producenci, no ale robią tak.
A tak po drodze jeszcze wtrącę, a gdybyście przypadkiem wylądowali w Bangkoku, czego i sobie i Wam serdecznie życzę, to tam możecie jeszcze natrafić na model nowy Vivo Y72 5G. Póki co jest w Tajlandii, jak będzie w szerszej dystrybucji, to Wam o nim pogadamy. Ja o nim tylko wspomniałem dlatego, żebyście nie mówili, żeśmy coś przeoczyli. Natomiast nie mówiliśmy o Z3. Właśnie. W związku z tym może jeszcze ze dwa słowa, to jest specyfikacja troszeczkę jednak mocniejsza, mimo tego, że na pierwszy rzut oka one na renderach wyglądają podobnie, bo słuchajcie, jest jedna rzecz. W tej chwili po czym się odróżnia telefony? Tak jak patrzę do naszego katalogu, bo ostatnio to pytanie mi zadało moje szefostwo, przecież one są identyczne. No po tapetach. I tutaj te tapety są obu bardzo podobne, w związku z tym wydaje się, że to ten sam telefon. Nie, nie jest. Tutaj jest Snapdragon 768G i jest to jednostka znacznie, znacznie lepsza od 480. Jest OLED-owy wyświetlacz 6,6 prawie cala w Full HD pracujący. Tutaj ten wyświetlacz pracuje w 120 Hz na szczęście. Tak, właśnie, jest 120 Hz i to jest ważne, ale ja... OLEDowy rzeczywiście. No to... OLEDowy. Zestawy pamięci są troszeczkę wyższe o oczko w zasadzie, bo jest 128/256 flasha albo 6,8 pamięci RAM. 64 aparat główny, 8 szerokokątna, 2 do makro, z przodu 16 megapikseli. Ładowanie 55 W przy baterii 4400, czyli zwróćcie uwagę, znowu bateria taka sobie, bo spodziewalibyśmy się około 5000, ale za to ładowanie rzeczywiście bardzo mocne. Pamięci wolne niestety, jak na gamingowy telefon, to pamięci stosunkowo wolne RAM, natomiast UFS-y 2.2, jeżeli chodzi o flasha. Ramy. Także tak. Dobra, słuchaj, jedziemy dalej, bo czas nas goni. Ja bym teraz wspomniał może, a jeszcze dwa Vivo, tylko ale to kronikarsko. X60, X60 Pro i chyba X60 Pro Plus, przynajmniej na razie w Indiach się pojawiły. Wchodzą też na rynek europejski. Jak będziemy znali ceny, to pewnie Wam o tym jeszcze wspomnimy trochę. Różnią się od tych znanych z Chin, między innymi tym, że zamiast procków Exynos mają Snapdragony. Jeżeli chodzi o modele podstawowe, 60 i 60 Pro mają Snapy 870, Pro Plus ma Snapdragona 888. Tam jest bardzo duże zamieszanie, ja was uczulam. To są bardzo fajne smartfony, ale jest bardzo duże zamieszanie, dlatego że pod tymi samymi nazwami możecie znaleźć trzy modele, na przykład różną specyfikacją. Dokładnie. Dlatego, że w niektórych przypadkach jest tak z jednym z tych modeli, że na przykład inną specyfikację ma w Chinach, inną na rynek globalny, a jeszcze inną w Indiach. Jeżeli kupujecie, jeżeli byście planowali kupować te X60 i kupowali je jeszcze w sieciach jakichś sprzedażowych nieoficjalnymi kanałami, to zwróćcie uwagę dokładną na specyfikację i oznaczenia tych smartfonów. Tak, bo to na przykład jeszcze z tego X60 Pro europejskiego wyleciał peryskopowy teleobiektyw z takich ciekawostek przyrodniczych, ale ja bym poczekał, aż Vivo oficjalnie ogłosi, że są i wtedy podamy ceny i o nich jeszcze pogadamy i wtedy powiemy Wam, czym się różnią, bo na razie to jeszcze u nas w sklepach ich nie ma, gdzieś tam na zachodzie, zdaje się, w UK się pokazały, ale... Trzymajmy się jeszcze z opowiadaniem o tych telefonach, bo najpierw to musimy Wam jeszcze poopowiadać, moi drodzy, o nowych OnePlusach, które słuchajcie, dostały aparaty fotograficzne z logo Hasselblad. To jest taka marka, co to, no w ogóle marka uznana, historyczna i tak dalej. Do tej pory optykę Hasselblada mieli tylko ci szczęściarze, którzy sobie dokupili plecki z aparatem do LG. Do Motorola? Do Motorola. A, przepraszam, do Motorola, nie do LG. Motorola. Tak, do plecki w Motorola, a nie w LG, tak. Tak, chociaż prawdę mówiąc, jak ja to testowałem, to tak sobie działało i jakoś tak magii Hasselblada nie odczułem przy tym aparacie. Znaczy zdjęcia były bardzo dobre, no, ale... natomiast jeżeli chodzi o automatykę autofokusu, była straszliwie nędzna po prostu, to znaczy... Automatyka aparatu była niedobra, aparat był bardzo dobry. To był aparat dla tych, co lubią się pobawić przy robieniu zdjęcia, a nie dla nas, nazwijmy to powiedzmy, kiedy się bawiliśmy w reporterów na targach, gdzie trzeba było zrobić zdjęcie z dużym zoomem i do tego bardzo szybko.
No ale wróćmy tak, do tam był, naprawdę był tak. Nadal jest zresztą, bo one są nadal w sprzedaży, jest spory problem z prędkością autofokusa, naprawdę. No, ale to mimo tego, że mówię, że aparat fajny do robienia zdjęć bez pośpiechu, jak najbardziej tak, wychodzą świetne zdjęcia. Natomiast tak. Jeżeli chodzi o prędkość autofokusa, sorry, nie kopmy, ale nie. Nie kopmy Motorola, bo to zrobimy za parę minut. Ale ja nie chcę, broń Boże, kopać. Mówię, że to jest dobry aparat, tylko no mówię, trochę szkoda, że tutaj ta mechanika nie nadążyła za optyką. Nie ma tej magii, jaką powinno mieć i szczerze obawiam się, że OnePlusy również tej magii mieć nie będą, ale no to zobaczymy, o tym opowie Wam Jola, bo Jola testuje oba modele, więc spodziewaj się i recenzji i różnych tam zdjęć. Co te telefony oferują? Oba mają Snapdragony 888, czyli topowe procki. Do tego mocarne pamięci, te wzmocnione DDR5 UFS 3.1, które mogą mieć 8 albo 12, jeżeli chodzi o RAM, albo 128 lub 256, jeżeli chodzi o flesza. Mają oczywiście NFC, mają oczywiście 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, bla, bla, bla. Mają też AMOLEDowe ekrany z odświeżaniem 120Hz i z ukrytymi pod ekranem czytnikami papilarnymi. Mają głośniki stereo i mają ładowanie 65W i ładowarki adekwatne są w komplecie i są też z tego, co widzę tutaj na zdjęciach Joli, po kropce w komplecie. A teraz, co te telefony oferują? Podstawka, czyli OnePlus 9. Ładowanie bezprzewodowe, sorry, jeszcze. A to zaraz o tym dojdziemy. No tak, ładowarki bezprzewodowe. Dobra, spoko. OnePlus 9, 6,55 cala, Full HD+, akumulator 4500 i teraz ładowanie przewodowe, tak jak powiedziałem, 65, ale bezprzewodowe do 15W w tym modelu. Do tego jeszcze 16-megowy aparat do selfie i potrójny aparat z tyłu, oczywiście przede wszystkim z logo Hasselblad, ale też z matrycą 48, 50 mega szerokokątny aparat i do tego jeszcze dwójka do rozmazywania tła. Nie ma niestety gniazda microSD w tych telefonach, ale to już OnePlus nas do tego przyzwyczaił. No i teraz przejdźmy do 9 Pro. On jest większy, ma 6,7 cala, wyższą rozdzielczość ekranu 1440x3216 pikseli. Akumulator ciągle ma 4500 i ciągle ładuje się przewodowo 65W, ale bezprzewodowo ładuje się z mocą, uwaga, 50W. I to już jest taki trochę sztosik, oczywiście pod warunkiem, że sobie kupicie odpowiednią ładowarkę, bo tych ładowarek poza tą, co oferuje OnePlus, to podejrzewam jest jak na lekarstwo, bo jeszcze zdaje się Xiaomi taką ma. Pytanie, czy to będzie zgodne. Zobaczymy. Anyway, co jeszcze ten telefon ma? Aha, w zasadzie taki sam aparat szerokokątny i rozmywacz, ale no i aparat selfie też taki sam, ale dodatkowo jeszcze ma czwarty aparat fotograficzny, 8-megowy z teleobiektywem. Czyli aparacik, powiedzmy, trochę tutaj rozbudowany bardziej. No i główna matryca jest innego typu, ale no to już jest niuansik, bo jest tam ta wzmocniona IMX789 zamiast IMX689. Jakby to komuś robił różnicę. No i tak jeszcze dla porządku dodam, że jeszcze pokazali, słuchajcie, swój pierwszy smartwatch. OnePlus już miał tam opaskę w swojej historii, ale nie, to jest prawdziwy smartwatch, prawdziwy zegarek. I nie wiem, na razie nie mam informacji, czy on trafi na polski rynek, ale generalnie prezentuje się zacnie, ale tu już odsyłam Was do newsa, bo my to nie gadamy o tych, o zegarkach tutaj, więc przejdźmy dalej, bo jeszcze jeden OnePlus jest, Jacku, nie? Czekaj. Dzięki temu teleobiektywowi jest zoom, w teorii, jak wiemy, bezstratny, trzykrotny, w związku z tym zdjęcia powinno się robić troszeczkę fajniejsze, przynajmniej ci, którzy lubią robić zbliżenia, będą robili zdjęcia stosunkowo fajne. Jest Corning Gorilla Glass na przodzie wyświetlaczy i również jest na tyle obudowy, także telefon powinien być chroniony dosyć dobrze, przynajmniej przed zarysowaniami. I to w zasadzie chyba tyle z mojej strony. I tak jak Adam mówił, co prawda Adam mówił o dwóch na początku, ale jest również rzeczywiście trzeci OnePlus jeszcze dodatkowo. I to jest OnePlus 9R, który u nas nie będzie dostępny. Nie wiem, czy jest czego żałować. Może jest. Cena. Ja wiem, no bo ceny są w sumie nie najgorsze. Ceny, tak. On jakoś strasznie tamtym dwóm nie ustępuje. Ma, słuchajcie,
Ekran Full HD 6,55 cala, ma Snapdragona 870, znowu ma 8 albo 12 giga RAM-u, ma 128 albo 256 giga flesza, ma akumulator znów z 65-watowym ładowaniem 4500 mAh i no ma trochę biedniejszy aparat fotograficzny, bo ma 48 mega IMX586 od Sonego, ma szerokokątną 16 i piątkę i dwójkę do makro i do rozmywania tła. Główny moduł oczywiście ze stabilizacją optyczną, a aparat do selfie znowu 16 mega, czyli i głośniki stereo o, ma. Czyli on jakoś strasznie nie ustępuje tej podstawce. Nie ma NFC, ale w Indiach tego nie potrzebują i maksymalnie w przeliczeniu z rupii kosztuje 2,365. Mnie jest o tyle szkoda, że to jest taki układ, który będzie w praktyce pracował bardzo podobnie do tej głównej dziewiątki. A ceny ma jednak troszeczkę niższą, w związku z tym o tyle rzeczywiście mi jest szkoda, że go w Polsce nie będzie, bo on w praktyce powinien się bardzo podobnie sprawować, tak, poza jakimiś ekstremalnymi wykorzystaniami. Z tą ceną też jakoś nie szarżował, bo pamiętaj, że mówimy o cenie w Indiach, więc... Tak. Zaraz, bo w sumie żeśmy Wam nie powiedzieli nawet o cenach tych dwóch pierwszych OnePlusów. Moi drodzy, zaczynałem się od 3,349, a kończą na 4,699, to są ceny na razie przeliczane żywcem z euro, nie te podane przez polski oddział, tylko te brane ze strony OnePlusa, powiedzmy tej europejskiej, uniwersalnej. Czyli biorąc pod uwagę, że tamten 9R wychodzi bez podatku w Indiach 2,370 niecałe, no to ta cena też by tak była w okolicach trzech koła, myślę. Może trochę byłby tańszy od dziewiątki. Pytanie, czy... Trochę byłby. No byłby, ale nie jakoś tam, myślę, że ta cena nie byłaby aż tak bardzo atrakcyjna, żeby skłaniać, żeby jakby no, zmuszać do rezygnacji z zakupu podstawowego modelu OnePlus 9. Chyba, że trafi on do nas, może trochę zmieniony jako line. Parzy ją mówi nim. Na razie tego nie wiem. W każdym razie OnePlusy zaliczyły premierę. Nie wiem, czy się spodziewałem czegoś więcej. Powiem szczerze, że w przypadku wersji Pro ja byłem o tyle zadowolony, że OnePlus do tej pory jakoś nie szedł w aparaty fotograficzne, a tutaj dostaliśmy całkiem sensowne dwie jednostki, jedną z teleobiektywem. Dla mnie jest ok, cena mogła być troszeczkę niższa mimo wszystko. Teraz faktycznie już można liczyć, że będą co najmniej dobre zdjęcia na praktycznie flagowym poziomie. Bo mówmy się, że w tych telefonach powyżej 3,500 to nie ma telefonu, który robią złe zdjęcia. Przynajmniej w tej chwili nie kojarzę żadnego takiego, który by robił ewidentnie złe zdjęcia. One się różnią niuansikami. Jeden robi trochę lepsze w tych warunkach, drugi robi trochę lepsze w tamtych. Jeden robi lepsze szerokokątne, drugi robi dobre makro. Wiecie, różnią się, ale nie jakoś tam dramatycznie. Znaczy w tej chwili główna różnica przebiega w kwestii teleobiektywu, dlatego ja jak mówię, że mi brakuje, to właśnie brakuje mi teleobiektywu. Ten teleobiektyw też może być w dwóch układach, albo może być zwykłym teleobiektywem, czyli z optyką tele, albo może być teleobiektywem peryskopowym, który oferuje znacznie wyższe powiększenie. Ten peryskop według mnie robi robotę, bo te takie zwykłe, no to góra trzy razy, przybliżałem przeważnie dwa razy. Raczej są to obiektywy portretowe niż tele tak naprawdę. Tak. Więc jeżeli już się nasadzacie na robienie czegoś z zoomem, to szukajcie modeli, które mają aparat z obiektywem typu peryskopowego, bo wtedy faktycznie to już jest jakiś tam przeskok ilościowy, jeżeli chodzi o krotność przybliżenia. I na koniec, słuchajcie, zostawiłem sobie dwie Motorola. Wiesz co, powiem szczerze, nie mam serca opowiadać o tych telefonach, naprawdę. To znaczy, myśmy mówili w zasadzie o setce w zeszłym tygodniu. Co prawda ta specyfikacja była niby nieoficjalna, ale była oficjalna, dlatego że setka jest naprawdę bezpośrednim klonem Motorola Edge S. Którą wcześniej już znaliśmy, ona miała premierę w Chinach. Dokładnie. U nas po prostu pokazała się pod nazwą Motorola Moto G100. Wyszła do tego jeszcze w Moto G50. A przy Moto 100 jest jedna rzecz dosyć istotna. Ona wyszła według Motorola wyłącznie w wersji Dual SIM. Nie znalazłem potwierdzenia, że gdziekolwiek się pojawi single, w związku z tym Dual SIM mam. Wiecie, co jest? Natomiast 50. Przerywasz.
Natomiast 50 wyszła zarówno w wersji single SIM, jak i dual SIM. 50 nie jest tak naprawdę niczym specjalnym. Oba smartfony, umówmy się, nie są jakieś wysokopółkowe. Są to propozycje raczej bliskie budżetowym. Motorola G50 to jest Snapdragon 480, jest IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala, pracujący w HD niestety tylko z plusem, ale za to w 90 Hz. Z częstotliwością 90 Hz. 64 albo 128 giga pamięci flash, 4 giga niestety tylko pamięci w RAM. Aparaty fotograficzne 48 plus 5, o dziwo, nie do szerokiego kąta, tylko ta 5 makro i 2 do w głębi ostrości, z przodu 13 megapikseli, czyli nawet aparatu szerokokątnego tak naprawdę nie ma. Ładowarka 10-watowa w zestawie, we wszystkich wersjach, to mnie rozśmieszyło, we wszystkich wersjach poza francuską jest radio FM, czyli Francuzi mają wyblokowane prawdopodobnie ze względu na prawo swoje restrykcyjne, natomiast barometr jest dostępny tylko w jednej wersji, wydaje mi się, że w wersji dla operatora T-Mobile, czyli dla T-Mobile jest barometr, a wreszcie nie jest dostępny. Zadziwiające. A wreszcie nie jest barometr. Ja jeszcze bym wrócił na sekundę, bo tak, kurczę, przyznaję, że tak trochę potraktowałem tą Motorola Pernoga, bo prawdę mówiąc, jakoś mnie te telefony nie porwały zupełnie. Nie, setka nie jest zła. Jest fajna. Ja zwrócę uwagę na takie niuansiki, o których nie powiedzieliśmy być może, a które dla wielu z Was będą istotne. Przede wszystkim znowu mamy wzmocnione pamięci DDR5, ramy UFS 3.1, jeżeli chodzi o flesze. Z ciekawostek, aparat do makro ma tutaj pierścieniową lampę błyskową, czyli świeci się jakby obwódka wokół obiektywu, co zapewni naprawdę dobre doświetlenie zdjęcia makro. Więc taki praktyczny dodatek znalazłem w tym telefonie, coś co doceniam i czego uważam, co powinno się znaleźć w każdym aparacie makro, bo na przykład... Naprawdę tam poza tą lampą błyskową jeszcze świeci się naokoło? Rameczka wokół, jak zobaczysz, nawet w tekście jest fotka taka. Świeci się rameczka wokół jednego z obiektywów, tego do makro, i ostatnio robiłem zdjęcie aparatem do makro pewnej firmy i naprawdę robi fajne zdjęcia, ma 5 mega już nie, a nie 2 jak na przykład chociażby w tej motce i zazwyczaj to się zdarza, ale kurczę, żeby ustawić aparat blisko obiektu tak, żeby go nie zasłonić i żeby było dobre światło, to Wam powiem, że się trzeba trochę nagimnastykować. Tu nie trzeba, bo jest lampka doświetlająca pierścieniowa, czyli taka, która daje dosyć równomierne oświetlenie obiektu i to mi się bardzo podoba w tym telefonie. Jest jeszcze oczywiście technologia audio zoom, czyli jak przybliżacie podczas filmowania, to i dźwięk się przybliża, ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest, no dobra, powiedzmy innowacją tygodnia, bo to jest jedyne, co wyskoczyło takie ponad standard w tym tygodniu, według mnie z tych wszystkich premier. Motorola zrobiła sobie swojego DeXa, nie wiem, czy wiecie, co to jest, nazwali to Ready For i pozwala to przerzucić jakby obraz telefonu na telewizor i uczynić z telefonu, czy tam monitor, i uczynić z telefonu po prostu mikrokomputerek. Do telefonu podpinamy sobie po blucie myszkę, klawiaturę i robimy sobie coś na kształt normalnego komputera. Minus tego rozwiązania jest taki, że musicie kupić dedykowaną stację dokującą, czyli coś takiego, jak było kiedyś w Samsungach. Też trzeba było dokupić za tam kilkaset dobrych złotych taki dok. Ile to było lat temu, zanim Samsung wpadł na to, że można to samo zrobić bez doku? Ile to było? 3-4 lata temu? No te 3-4 lata temu, bo już teraz już mamy bezprzewodowe. DeXy wyszły. Motorola, myślę, też kiedyś do tego poziomu dobije tutaj z tym swoim rozwiązaniem. To rozwiązanie jest dla niektórych ludzi, myślę, całkiem fajne. No, ja bym jeszcze na przykład chciał sobie... Znaczy, fajne rozwiązanie to jest w Huawei'ach, tylko tam trzeba dokupić niestety komputer, to znaczy nie trzeba dokupować, ale jak się dokupi do tego laptopa, to się kładzie po prostu smartfona na laptopie i gra. No to ja po prostu... Samo się łączy automatem po prostu. Wow, ależ innovative, to ja kurde mam laptopa i biorę dowolny telefon, kładę, robię sobie z telefonu modem i mam to samo, no. Tak, ale musisz naklikać, a tutaj ci się robi automatem. No rzeczywiście, ale się naklikuje. Wiesz co, powiem Ci tak, w moim maczku wygląda to tak. W telefonie budzę router, tylko jednym ruchem palca, a w laptopie otwieram klapkę i już.
Ewentualnie no, może mnie zapyta, jak jest kilka telefonów w pobliżu moich podłączonych z aktywnymi. Czekaj, i co, i pracujesz zdalnie na telefonie, tak? A jak? Nie, no pracuję na komputerze, a telefon jest modemem. A co za różnica? Adaś, ale my mówimy o pracy zdalnej na pulpicie telefonu, który masz na dużym ekranie. Okej, no dobrze, ale to... Nie o modemie, no co ty na głowę upadłeś? No dobrze. Nie, w przypadku Huawei, jak kładziesz telefon na laptopie i masz ekran telefonu na ekranie laptopa. No ale po co w tym momencie, jak mam laptopa przy sobie? To rozwiązanie jest po to, że jak gdzieś jedziesz i nie masz ze sobą komputera. Nie, to jest zupełnie niepotrzebne. Nie przerzucałeś nigdy danych na przykład. Nie wolałeś popracować na telefonie, bo masz na przykład jakieś aplikacje, których nie masz na kompie, żeby coś zrobić. Nigdy tego nie robiłeś. To jest niepotrzebne zupełnie. No, prawdę mówiąc, nie. Szczególnie, prawdę mówiąc, nie. Szczególnie, że w Huawei jakby Google'a nie ma. A każdy, kto ma iPhone'a i Mac'ówę, to, że tak powiem, też to dosyć dobrze zna takie rozwiązanie. No, ale to tylko tak... Spoko. No. Żeby nie było, ja iPhone'a nie używam, bo nie lubię. Właśnie mi tłumaczyłeś, że używasz modemu na tym. Dobrze, ale ja używam innego telefonu. Gdybym miał iPhone'a, Jacek, ale gdybym miał iPhone'a, miałbym dokładnie to samo. iPhone'ów nie używam, bo nie lubię, dlatego mam trochę życie utrudnione. Trochę. Przy czym u Apple'a to funkcjonuje już od tylu lat, że ja nie pamiętam. Ostatnio się dowiedziałem, ile mój laptop ma lat i się zdziwiłem, że w ogóle jeszcze działa. Dobra. Kończymy na tych Motorola'ch dzisiaj. Zamęczyliśmy was, producenci zamęczyli nas. Ja apeluję, bo oczywiście przyszły tydzień zapowiada się dokładnie tak samo przesraniutko, jeżeli chodzi o ilość premier. Nie, naprawdę apeluję do producentów, rozłóżta to trochę w czasie, bo po prostu my już robimy bokami. No. Serio. Nie, no... Znaczy, ja wiem, że nas producenci... Nie, to, ale to nie jest argument dla producentów. Nie, dla producentów powinno być argumentem to, że premiery w jednym czasie powodują, że wasze urządzenia po prostu giną. Dokładnie, że żadne nie poświęciliśmy tyle czasu, na ile zasługuje. Cała robota włożona w to, żeby wasze urządzenia się różniły w jakikolwiek sposób od tego, co innego wychodzi na rynku, idzie w diabły. No. Bo to wszystko zostaje zakopane pod górą innych premier. Dokładnie. Nie są w stanie się zorientować do końca dziennikarze, nie są w stanie się do końca zorientować, tym bardziej później kupujący, co jest tak naprawdę. Dokładnie. I w rezultacie idą po prostu do operatora albo do sklepu, pan w sklepie albo operatora pokazuje, to jest najlepsze w tej cenie i już. Kupią to, co im pokaże sprzedawca, który ma prowizję, czy od producenta, czy tam Tak. Bo w zasadzie... zdarzają się, słuchajcie, to z kolei do was kupujących, zdarzają się co prawda sprzedawcy uczciwi, którzy wam doradzą, ale w większości sprzedawcy muszą grać tak, jak grają sklepy i jak grają oddział operatora. Czyli grają tak, że producent przychodzi, dotuje promocję swoich urządzeń i jego urządzenia są sprzedawane. Tak to wygląda po prostu. Dokładnie, a no sprzedawca musi z czegoś żyć, więc będzie polecał to, na czym najwięcej dostaje prowizję. Doskonale rozumiem, sam bym tak robił na jego miejscu. Dlatego po pierwsze ostrożnie z doradztwem sprzedawców, chociaż teoretycznie nie powinni wam wcisnąć bubla, bo przyjdziecie z awanturą, ale kto tam chodzi z awanturą? Właśnie, no. Także ostrożnie z doradztwem u sprzedawców i w punktach operatorskich agencyjnych. I cóż, no trzeba się kierować rozumem. A producenci, no cóż, kochani producenci, ja wiem, że polskie oddziały to rzeczywiście niewiele mogą, ale jednak mogą. Bo u Chińczyków bardzo wiele rzeczy się zmieniło, odkąd Chińczycy, niektóre marki są obecne w Polsce. Zmieniło się postrzeganie polskiego rynku, zmieniło się postrzeganie polskich dziennikarzy, potrzeb, jakie tutaj są, bo najwyraźniej ktoś tam myśli i zauważa, że to się przekłada na sprzedaż. I my jesteśmy lepiej poinformowani jako dziennikarze technologiczni, tym lepiej są poinformowani użytkownicy. Tak to wygląda. W związku z tym może w przypadku tych premier też się coś da zrobić. No, miejmy nadzieję, że trochę odpoczniemy i będziemy mogli poświęcić więcej czasu 2-3 urządzeniom, a nie 23. Nokie będą. No jest, jeszcze Nokie faktycznie. Motorola też jeszcze znowu będą. Po co tyle Motorola? Wszystkiego dobrego, miłego weekendu, kochani. Właśnie. Do zobaczenia za tydzień. Bądźcie z nami, oglądajcie nasz kanał, śledźcie nasze newsy, zaglądajcie do katalogu, a dowiecie się wszystkiego. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło i zdrowo.